Przygotuję dla Państwa sandacza na ragus hiszpańskiej chorizo, francuskich ziemniaków, młodego szpinaku, pomidorków sherry oraz krewetek. Jest to nietuzinkowe danie, gdyż łączymy tutaj elementy kuchni hiszpańskiej i polskiej. Danie to możemy podać na wigilijnym stole. Na porcję potrzebne nam jest około 200 gram sandacza. Delikatnie solimy. Pieprzymy. Obtaczamy mocno. W momencie, kiedy olej nam się rozgrzewa, przygotujemy następne składniki naszego dania. To jest hiszpańskie chorizo, które kroimy w cienkie plasterki. Rybę wracamy na drugą stronę. Przechodzi wtedy smakiem topiącego się chorizo. Gdy będzie zazłocona, odłożymy ją na drugą patelnię. Wkładamy kolejne składniki, czyli pomidorki sherry, czosnek i czuszkę. Do dania wrzucamy na ostatnią chwilę krewetki. Do naszego ragu wkładamy sandacza. Co niespełna minutkę mamy gotowe danie.